Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do przeglądowego odcinka z gry Dorf Romantik. Wbrew pozorom nie jest to kolejna romantyczna przygodówka, a bardziej strategia, city builder, czy też pewnego rodzaju zabijacz czasu, taka nowoczesna forma pasjansa. No dobra, może z tym pasjansem przesadziłem, bo zbyt bardzo uprościłem sprawę, ale chodzi o to, że możemy zasiąść do tej gry na 5-10 minut i w każdej chwili na spokojnie sobie wracać. Nie jest ona na tyle angażująca, żebyśmy nie mogli się od niej oderwać przez najbliższe godziny, ale jednocześnie jest w niej coś takiego fajnego, że dostawię jeszcze parę klocków. No właśnie, bo na tym cała zabawa polega. Ale jak to działa, zobaczmy już w nowej grze. Na początek zabawy dostajemy 30 elementów, które możemy umieścić na planszy. Bez obaw ta będzie się rozwijała wraz z naszą dalszą rozbudową, przy czym większym problemem jest liczba dostępnych puzli. Mam wspomniane 30. No nie jest to za wiele, szczególnie jakby się chciał stworzyć wielki świat. No i tutaj przychodzi dość istotna mechanika gry, a mianowicie mini zadania. To co widzimy nad tym naszym klockiem, czyli domek 3+. Co to może oznaczać? A mianowicie, że naszym zadaniem będzie wybudować tu osiedle składające się co najmniej z trzech domostw. Gra nam podpowiada, kiedy zrealizujemy takie zadanie, tak samo tutaj rzeczka. Mówię, że spoko, postaw rzekę, ale jeszcze potrzebne są przynajmniej dwie odnogi, żeby zaliczyć to zadanie, w zamian za co dostaniesz dodatkowe elementy do budowy. Gra dobiega końca, gdy te się wyczerpią, więc no, trzeba tego też pilnować. Ważna sprawa to możliwość obracania tych klocków, ponieważ to dzięki temu będziemy mogli niejednokrotnie dopasować te wyzwania, jakie tu gra przed nami rzuca, czy też stworzyć świat taki, jakbyśmy chcieli go tu widzieć, bo pierwsza rzecz to zrealizowanie zadania, a druga, no żeby to jakoś wyglądało. Z tą drugą, no zobaczymy jak wyjdzie. W każdym razie stawiamy tutaj naszą rzeczkę, początek rzeczki. Możemy dobudować las, widzę, o właśnie, las, 5+. Postawmy tutaj, połączymy to z tym ładny widok na osiedle, taki echomurek przed rzeką, tak? A może w ten sposób to wybudujemy i dostaliśmy dodatkowe puzzle. Co więcej, mamy również tu u góry takie powiedzmy większe zadania, które będą zaliczane wraz z naprawdę czymś dużym, jak budowa 50 segmentów wody. Tylko tu chyba mowa o wodzie, a niekoniecznie, chociaż nie, zalicza się też rzeka. Rzeka to też woda. Niech i tak będzie, niech im będzie. Nie będziemy się czepiać. Więc to jest nasze kolejne duże zadanie, a to wszystko składa się na podsumowanie i takie ostateczne punkty, które są pewnym wyznacznikiem powiedzmy nowej gry, czy czymś co nas zachęca, żeby spróbować ponownie. Nie tylko, żeby zobaczyć coś nowego. Podobno ma dość tryb kreatywny, gdzie nie będziemy ograniczeni przez liczbę elementów i całą tę zabawę. Jeszcze tego nie ma, jesteśmy w early accessie, ale póki co bawimy się i walczymy o punkty, więc każde kolejne podejście może polegać na tym, że może tym razem zdobędziemy ich coś więcej. Kurczę, ładna miejscowość nam się tu szykuje i to jest wielka zaleta tej gry, że taka ta budowa, ona sama z siebie tworzy naprawdę ładny świat. Tak, niby stawiamy coś losowo, ale jednocześnie to daje pewien obraz takiego, że to by mogło mieć miejsce, tak? To, co tutaj widzimy. Dodatkowy punkt jest, ale możemy to jeszcze wybudować teraz. Dodatkowy punkt jest za zamknięcie pewnego obszaru. Jeżeli zamkniemy obszar mieszkalny, no to również dostaniemy parę elementów, czy tak samo lasy. Przy czym, no nie warto do końca zamykać, bo tak jak widać, potrafimy dostać tutaj fajne, dodatkowe misje, tak? One z czasem będą się coraz bardziej rozszerzać i no, coraz dłuższe te rzeki będziemy musieli wybudować, coraz większe pola, jak tutaj widać, bo o, te pola to się nam zaczynają gdzieś tutaj rysować, więc zadbajmy o to, żeby jakoś to wyglądało zawczasu. A w innym miejscu widziałbym może te pole. O, tu zaczniemy zamykać już te domki, tu najwyżej jakaś druga miejscowość powstanie. A do tego wszystkiego, chociaż może ładniej to się tu zaprezentuje, do tego wszystkiego o, dobudujemy młyn. Niech będzie nad rzeką. Można go obrócić w naszą stronę, niech się to uśmiecha. O, dla takich fanów naprawdę plastycznych obrazów, czy wręcz jakiejś formy sztuki, to myślę, że ta gra jest też niezłą zabawą, żeby stworzyć coś, co naprawdę robi wrażenie. No i może po części też ma jakieś logiczne tutaj te połączenie, no bo okej, możemy to wstawić w tym miejscu, ale tam co, ktoś sobie prywatnie to pole zasiał? No, może tak.
Nie bronimy. Nie bronimy. Przy czym tu na przykład kolejny wiatrak by się już nie opłacał dwóch obok siebie stawiać, bo często one mają też negatywny wpływ na te wyniki. Będąc przy tych 8 plus, 3 plus i tak dalej, tutaj też warto zwracać uwagę na liczbę, bo przyznam, że jak raz tutaj testowałem naszą rozgrywkę, to trochę się zablokowałem, ponieważ nie zawsze jest to 1 plus, czyli jeden więcej może być 2, 5, 10 i tak dalej. Czasem dostajemy zadanie, że mamy zamknąć się w określonej cyfrze bądź liczbie. A dostawmy tutaj poletko. O, ładna woda na to wszystko. No, podoba mi się, można jechać na wakacje. No i wtedy pojawia się problem, bo na przykład mamy pole 5, równo 5. Nie może być nic więcej, nic mniej. Ale jeszcze to długa droga przed nami, żeby doszło do czegoś takiego. Może zamkniemy tutaj to poletko. Widzę, że rolnik ma tam niewielkie wymagania, jeszcze jeden plus i zamkniemy następne zadanie. Takie małe pole tutaj, prywatne. A my za to moglibyśmy się zainteresować tym osiedlem, bo kiedyś pewnie przyda nam się również coś wielkiego. Przy czym no, podoba mi się zamknięcie pewnych elementów. Tutaj ładnie to się tak zazębia, jeszcze te domki ze sobą jakoś współgrają, chociaż teraz dopiero zauważyłem, że te pole będzie musiało być docelowo trochę większe niż zakładaliśmy. No to już jest 6 plus. Albo tu mamy aż 20 domków, a nie wiem, czy w tym sąsiedztwie tyle tu powstało do tej pory. Możemy postarać się o to, żeby było ich zdecydowanie więcej. Tu szósteczka. Czasem warto obrócić, ponieważ w przyszłości to nam pozwoli jakoś inaczej się rozbudować, chociaż w tym przypadku nie ma takiego znaczenia, ale niech sobie patrzą na okolicy. No i jakbyśmy tu postawili pole, no to niestety po robocie. W każdym razie to nie przeszkadza nam w tym, żeby gdzieś te pola sobie już zaplanować i w przyszłości dobudować ten element. Chociaż tu bym widział coś większego, jeżeli chodzi o pole. Może dajmy im możliwość rozwoju w tę stronę. Następne będą lasy. Oj, to takie wymagające lasy. 27. A mamy jeszcze możliwość pójścia w dół z nimi, w bok. Przyznam, że... O, tylko nieraz właśnie. Robią się takie rzeczy. I nie można postawić tam, gdzie planowaliśmy jakiś większy las wybudować czy coś. Chociaż też nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ponieważ z czasem może się okazać, że te puzzle są odblokowane. Więc to czasem nam blokuje tylko po to, żeby nie zamknąć sobie jakiejś możliwości rozwoju na przyszłość. Tu wzdłuż czy tu wzdłuż pola? Tylko tu musimy pole zmieścić. Niech to będą różne drogi. O właśnie, to nam zablokowali, żeby czasem tych torów nie zablokować. Żebyśmy tam właśnie nie zmajstrowali czegoś głupiego. Zamykamy te. Przyznam, że te domki ładnie by gdzieś wyglądały. Może tu na wszelki wypadek wybudujemy jakieś megapole. Mam nadzieję, że wybudujemy, bo gra nam trochę rzuca kłody. O, i pojawiła się wspomniana rzeczka. Przy czym szkoda, że tutaj chociaż można zaliczyć do tego pola, co widzimy u góry. Ładnie to, putputek sobie jeździ. Bardzo dobrze. No nie, może nie będziemy tak zamykać tych torowisk. Warto by było zbudować drogę, która ma jakąś przyszłość. Więc liczę, że to jest jedna z nich. O, i odblokowali nas powrotem las. Tak, jakbyśmy chcieli dalej realizować zadanie. Myślę, że to jest całkiem fajne miejsce na las, bo dość wysoko punktowane. Tak, tu mamy zadanie do zrealizowania. To może nie być takie łatwe, więc zobaczymy. Kolejne rzeczki. A jakby te pole... tutaj gdzieś było, bo wydaje mi się, że coś nam tu powoli się zarysowuje w tym stylu. A może zrobimy taki mały to zakątek? No, nie lada gratka dla fanów, tego w żaden inny sposób nie obrócimy, nie lada gratka dla fanów takich powiedzmy city builderów, bo nie jest to też przynajmniej w tym takim standardowym trybie wcale proste zadanie, żeby zrealizować to, co oni tu od nas wymagają. A wybudujmy tutaj, jakieś domki już były. Kolejne domki 21, ale to bardzo dobrze się składa, bo możemy połączyć z wymaganiami, które pojawiły się tutaj. To już są wtedy domki plus 5. 6 pól aż. No, przy czym tak jak widzimy, jeżeli postawimy tutaj, no to pewne zadanie zostanie niezrealizowane. I co więcej, chyba otrzymamy wtedy również karę z tego, co gdzieś tam mi się o oczy obiło. Więc ostrożnie podchodźmy do realizacji naszego projektu. Tu możemy te pola dorzucić, no tak trochę doklejone na... Trochę krzywo tam. Tutaj też tak średnio, chociaż no nie byłoby źle. O, tu byśmy zrealizowali zadanie. Nawet wpasowało się całkiem nieźle. Młyn też zbliża się do zaliczenia tego i owego. Szkoda, że tutaj to jedno pole teraz nie podejdzie, ale...
No dobrze. Wybudujmy to, może tak. Do środka. 94 lasy. Wow. To, co jest istotne, w pewnych miejscach możemy podejrzeć i od razu z góry założyć, że o, to tego już nie zrealizujemy, jak to tu postawimy, tak? Gra trochę podpowiada. Przy czym, no, trzeba przyznać, że 94 lasy to jest już nie lada wyzwanie. No i piękne pole, na które czekaliśmy od dawna, co prawda, mogłoby się trafić ładniejsze. Może nie spieszmy się z tym tak. Może będzie coś, co nam się bardziej dopasuje tam. Nie mam aż tak wielkich wymagań. Możemy próbować się gdzieś dokleić w innym punkcie. Tak mówiłem, warto, mimo wszystko, mimo że mamy... O, i tak się udało. Mimo że mamy pewne nagrody za zrealizowanie tego zadania i za zamknięcie całości, to warto budować nieco dłuższe te obiekty. Znaczy, przypuszczam, że o, doświadczony gracz może powiedzieć coś więcej na ten temat, mając parę partii za sobą i wiedząc, czego się spodziewać dalej. Ale wydaje mi się, że warto budować dłuższe elementy, bo nigdy nie wiadomo, czy gra nie wyskoczy nam pole 20+. No i wtedy cóż zrobić? O! Bardzo fajne tory, ja bym w ogóle uciekał stąd może. Tak, żeby gdzieś tym czymś dalej pojechać. To możemy zamknąć tę naszą kwestię pól. Wygląda całkiem ładnie, jak chata tego rolnika, który tam ten młyn posiada. Więc może... Niech będzie, tu się jeszcze drzewa nam domknęły. Jakoś to wygląda. 10+ woda. 3+. Ale to może my uciekniemy sobie tutaj tym. Choć jakbyśmy się podłączyli pod to, to też jest spoko układ. Mamy kilka wyjść na wodę. Tu nie chciałbym blokować jeszcze lasu. Może popłyniemy sobie tak z tym. O! Tu jest całkiem ładny lasek, który fajnie by było domknąć. Tylko szkoda mi tego pola, ale może w ten sposób jakoś to będzie działało. Przy czym można było tutaj na przykład taki puzelek pełen lasu jeszcze na dół go pociągnąć i te 94, które mam nadzieję, że docelowe połączymy, jeszcze zwiększyć jakoś. To nam się woda nowa pojawiła. I wiele nowych pól. No, tak jakoś tutaj to by pasowało. Przy czym mówię, cały czas mam na uwadze ten las, jaki ma tu powstać, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. O! Dobra. Jedno zadanie z torowiskiem zaliczone. A my idziemy tutaj na rekord pól. Może w ten sposób to rozwiążemy. Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Może to dobra decyzja, może błędna. Dowiemy się niebawem. O, tego tu nie obrócimy. Tutaj te domki tak średnio mi się podobają. Niestety te odnogi rzeki, no... Szkoda by było coś takiego tam zostawiać u góry. Wolę jednak łączyć to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zakręcimy. O, i tutaj taka łąka. Taka bez niczego. Taka problematyczna. Chociaż może jakby ją postawić tutaj, to prawdopodobnie i tak nie będziemy... Wow, perfekt! 60! A perfekt za co? To może i między tymi domami warto by było jakąś łąkę wybudować. Tutaj jest miejsce na osiedle. Tutaj mamy pola łąki ładne do wykorzystania. A dajmy im jeszcze tu. No, perfekt nie było, ale 30. Dobrze, że nas czas nie ogranicza. Przynajmniej taką mam nadzieję. No nic, Wisła płynie. No i tak jak widać, zaczynaliśmy, mieliśmy 30 elementów, to już mamy w tej chwili 50. Przy czym, no to wszystko to jest dobre planowanie. Gdyby gdzieś coś poszło nie tak, jak to tam zakładaliśmy, o, może wybudujmy to, wykorzystajmy ten las jakoś, żeby łączyć ze sobą. Może się uda. Moglibyśmy już powoli kończyć naszą rozgrywkę. W którymś momencie pewnie noga się powinie. I to, co sobie tu zaplanowaliśmy, może niestety nie zostać zrealizowane. To by zamknęło nam pola z tej strony, tak? Niestety tak. Z jednej strony to by było fajne, bo byśmy zobaczyli, jak wygląda zamknięty obszar. Z drugiej, to jest całkiem niezłe miejsce, jakby postawić kolejny wiatrak z dużymi wymaganiami. Więc może zostawmy jeszcze to w spokoju. Wybudujmy sobie tu. Plus 20, jak rozumiem, to... Też za zamknięcie pola, chociaż być może to akurat w tym miejscu było za postawienie samych klocków, bo potrzebujemy punkty za coś tak otrzymać. O, rzeka. No to Wisełka, jak ciebie tutaj poprowadzić? Może coś na północ? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, chociaż tu... O, tu takie wielkie jezioro. Czemu by nie? Czemu by nie? W ogóle podoba mi się, jak to... O, pięknie zamyka nam też te obszary wodne.
i w ten sposób ta gra się tutaj nam rozwija. No dobrze, tylko tutaj to poletko, kurczę, wstawiłbym ten domek tam. Całkiem ładnie pasuje, ale nie wiem, czy te pole tak... No zobaczymy. Zobaczymy w sumie, jak się z wodą połączy później. Nam potrzebne jest to osiedle. No kolejna woda. Albo tu w las. Tu w las. Czy na północ? Może na północ. Zobaczymy, co się jeszcze kryje za tymi miejscami. O! Pięknie, tak równolegle. Nie wiem, czy to ma większy sens, ale załóżmy. O, jakby te rzeczki tak połączyć. Jedną z drugą. No by mogło całkiem ładnie wyglądać. O ile się uda, bo nigdy nie wiemy też, co wylosujemy wśród tych klocków. No i różnie by mogło być. Dobra, zjeżdżamy na południe. To takie kamienne. Chciałbym tutaj domki wcisnąć mimo wszystko. To jest problem z tego typu puzelkami. Chociaż może mamy też kolorystycznie to dopasować. Stąd perfekcja nam później wskakuje. Ciężko powiedzieć. Na ten moment widzę, że cały czas... Wow, a tu nie będzie domków, bo nam pole wskoczyło z tej strony. No ładnie. Po ptokach. Ale możemy to zrobić tak i zaliczyć kolejne zadanie. Chyba tak to może wyglądać. A te pola tutaj połączymy. No, nic wielkiego z nich nie ugramy, ale i tak będzie wyglądało to chyba całkiem zacnie. Chociaż ja bym widział tam miejsce, żeby przetestować nieco większą wodę. Zobaczyć, jak ona by się prezentowała. Jakie możliwości by nam dała. No to kosie na każdym kroku. Zamknij pole, tutaj domek nad jeziorkiem. Nie ma tak dobrze. Te pole może zostawimy otwarte. Tu widzę jakieś pola, ale... A może stodoła trochę tak monotonnie tam się zrobiło. Nie, no dobra, to tu zrobimy nad tym wielkim jeziorem, jeżeli jezioro uda nam się wybudować. Dom... O, właśnie. I tu mamy równe 17, tak? Pojawia się problem. Ponieważ trzeba to w miarę dobrze rozplanować. Damy więcej, przegrana. Damy mniej, no to też nie zaliczymy zadania. Będzie wisiało cały czas, co może nie byłoby takie złe. Ale może spróbujemy to tu gdzieś stworzyć? Mam nadzieję, że się uda. Tam widzę, powoli dochodzą też puzzle specjalne, takie jak to, żeby, o właśnie, móc łączyć te ścieżki wodne. Może nawet by to się udało. Plus 10. Wow, las 150. Ile? 151 plus. Ale bardzo dobrze, to ten las może sobie gdzieś tutaj zacząć funkcjonować, połączy się z naszym 94 plus. Zastanawia mnie, ile klocków za to dostaniemy, bo wydaje się być dość ambitnym projektem ten las. Dawno nie mieliśmy żadnych wiatraków i tego typu rzeczy. Co mnie trochę dziwi, bo gra raczej stara się, no, nam podrzucać. No i jest w końcu woda. Możemy zobaczyć, jak to wygląda, ale widzę, że się łączy takimi stałymi punktami, tak? To nie zbudujemy dużego oceanu, tylko coś mniejszego. O! Ale mamy domki, które w końcu nam zamkną te osiedle. Tak mnie trochę męczyło, nie ukrywam. Więc kolejna część za nami. Tu możemy dalej iść na rekord pól. Co prawda chciałoby się trochę w poprzek skoczyć, tak? Bo ile można tak wzdłuż cały czas budować do przodu, do przodu, do przodu, no ale może tak rolnik dostał taki przydział i cóż zrobić. Tu, no nie, tu już zamknie naszą przygodę, jeżeli chodzi o pola. Dobra, idziemy na rekord pól dalej, zgodnie z projektem, jaki tu otrzymaliśmy. I tu zjeżdżamy też naszym pociągiem. No i zaczynają się schody. 84. To jeszcze nam nie zamyka drogi tam. 94 plus. Ale będzie problem, bo musimy wtedy las tutaj gdzieś zawinąć. A myślę, że jest szansa na dokonanie tego. Co prawda będziemy musieli się skupić mocno na takich leśnych obszarach, ale my nie damy radę. Pola, poletka. To nam na niewiele się zda. W sumie, tak mówiłem, bez wiatraków to te pola to też mało istotne się robią i bardziej już możemy patrzeć na to, żeby to wizualnie jakoś fajnie wyglądało, takie małe poletka, niż... Uła, 24 domki. Tu nam tworzy 17 i tam też 17, dobra, więc chyba tak będziemy kombinować coś w ten deseń. Mamy podobne potrzeby, pragnienia potrzeby w tym miejscu. O! A to może nieco większą wodę.
Niestety nie możemy usuwać elementów, tak? Jak coś nam się nie podoba, przynajmniej nie w tym aktualnym trybie. Cyk, czyli jest większa woda, która nie wygląda jak takie bajoro. Albo po prostu tu nam się trafiło, bo tak się zazębiło względem innych klocków. I no to, to mamy jeszcze całkiem spore możliwości. Te wielkie osiedle budujemy? To może tu? O, a widzę, że... No, w zależności od miejsca na mapie mamy też, jak rozumiem, różne pory roku, ale też zmienia się trochę architektura, tak? Te domki, tu mamy czerwony, tu mamy niebieski. No może dzięki temu ta gra właśnie, o ja przybliżę, jak to ładnie wygląda. Może dzięki temu ta gra sama narzuca pewien taki schemat. To jest na pewno ciężkie, jeżeli chodzi o stronę game devu, czy twórców tej gry, żeby... No właśnie stworzyć coś takiego, to w City Skylines chyba mieliśmy, że jakby nie postawić, to zawsze jakoś to tam będzie ładnie wyglądało, tak? I mamy tutaj też ten efekt, że no gdzieś tu sobie dostawimy, to sobie dokleimy i jakoś to wygląda, tak? Jakoś się prezentuje. Tu możemy nieco szerzej te pole rozbudować. Ja bym widział za tę łąkę. Kurczę, no te pola dostajemy dużo tych elementów, które dają mało możliwości na wyjście dalej. Chciałbym, żeby to trochę inaczej w tym miejscu wyglądało. A jednocześnie no nie mamy za bardzo pomysłu, jak wykorzystać te pole. Wrzucimy coś tutaj, a nóż się przyda niebawem. O, aj, niewiele zabrakło. Chociaż możemy zaryzykować. Nie, nie ma sensu tutaj. Przynajmniej nie będzie przeszkadzać, tak. No i kolejny ten element pola, który nam rozciąga, a niekoniecznie fajnie by rozszerzyło tutaj tę okolicę. Chociaż jakby te pola udało się połączyć, te północne z południowymi, to może by nie było tak źle. No pociąg, nie wiem dokąd jedziesz, ale jedź. A my sobie wybudujemy, o, tutaj rzeczkę. Kolejny problem rozwiązany. To jest całkiem duże osiedle. 9-3. Problem polega na tym, że jak dostawimy później te trzy, to ok, misja zostanie tam zamknięta. Co by było dość dla nas istotne. Jakoś będziemy kombinować, żeby było dobrze. Na to liczę. Tu widzę, że zmieniają się kolory pól. Nie wiem, czy sadzimy co innego. O, ale to w sumie takie pole, którego już od dłuższego czasu poszukiwaliśmy. Choć sam teraz nie wiem, czy na pewno jest tym, co było nam potrzebne. No to będzie rekordowo wielkie pole. Przy czym dawno nie zrealizowaliśmy żadnej misji, żeby dostać dodatkowe punkty. I to trzeba mieć też na uwadze, cały czas pilnować się, żeby czasem nie przegapić tego zadania. Tu dostaliśmy całkiem spory las. Warto by było to gdzieś fajnie wykorzystać. Może tak, żeby później połączyć się z tym południowym lasem, który tam ma aż 84+. Wiele nie trzeba, żeby to tam zrealizować, no ale trzeba pilnować, żeby gdzieś czegoś nie zepsuć. O, tu macie plus jeden i to też nam zrealizuje zabawę. To płyniemy na północ. Do Bałtyku. O, a może tu sobie coś połączymy? Cyk, kolejna szczęśliwa łódeczka. I my szczęśliwi, bo mamy nowe klocki do budowy. 3400 punktów, 50 segmentów wody, 50 segmentów torów i skończyć przynajmniej 5 rozgrywek na poziomie 5000 punktów. Zastanawia mnie też później, jak będą wyglądały te zadania. Tak, bo teraz trzeba mieć na uwadze, że mimo wszystko wciąż to jest Early Access. Ale nie jest powiedziane, że później twórcy nie pomyślą, żeby coś więcej jeszcze dodać, żeby no zdecydowanie utrudnić tę zabawę. Chociaż no i teraz widziałem, że nie jest lekko zdobyć ponad 10 tysięcy punktów. No trochę już tutaj siedzimy, a to są dopiero 3 tysiące. O, żeby nam nie zablokować, może tak. Żeby nam nie zablokować rozwoju. Okej, tu widzę, jakieś poletka się łączą. Dodatkowe rzeczki, a to spływamy na bok. O, no 205 lasu, ale to jest ten element, którego szukaliśmy. Taki las, który był nam od dawna już tutaj pisany i potrzebny. Ile tych zadań będzie zrealizowanych? Chociaż liczyłem na nieco więcej punktów. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Tu mamy całkiem fajne mini osiedle. Ja bym je pociągnął dalej, może a nuż z tego coś jeszcze będzie. O, mamy takie pola w lesie. Coś tu nawet by coś mogło być, tylko że wielkiego użytku z tych pól nie zrobimy.
Widzę jakieś pola nam... A, musimy uważać z tymi domkami, faktycznie. Są dwa, jeden, okej. Okay. Tam mamy zadanie do zrealizowania, dość ważne. Gdzie cię wcisnąć, domek? Może tu gdzieś jeszcze jakieś pole będzie. Zobaczymy. O, tu mamy połączenie torów z wodą. To trochę przeraża, bo... Nie chciałbym nam zablokować tej podróży jakoś. Na północ. Trzy domki! O! 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 A, bo tu połączymy się z tym czerwonym. Stąd ta różnica. No to dobra, budujemy tu. Idealnie. I teraz problem, że potrzebujemy sześciu jeszcze. Idealnie sześciu. Czyli dostawimy tutaj te trzy. I będziemy polować później na klocek z trzema dodatkowymi. No dobrze. Myślę, że damy radę. Zawiniemy. Ja wiem, czy te tory mają tutaj głębszy sens, tak? W tej sytuacji, w jakiej to tu postawiliśmy, czy w takim kształcie, ale nie nam to oceniać. Tutaj za te pola chciałbym jakoś, o! Powoli domykać. Albo rozszerzać właśnie. No to jest... To idzie na rekord. To idzie na rekord. O, i tu możemy te domki... Nie mamy zadania, ale dobra, zobaczmy zamknięcie jednego pola. Co prawda to chyba, jak młyn był niedobudowany jeszcze, to nam ostatecznie nic nie daje, wygląda na to. No cóż, o, perfekt. Nie można mieć wszystkiego, tak. Można było te pola powoli, no chcąc nie chcąc, tam się same one tutaj zamykają, tak dostawiając, albo czegoś jeszcze tutaj nie domknęliśmy, tak. W ramach tych pól. Zobaczymy. Tu bym nie chciał tego stawiać. Tu szkoda trochę zamykać. Warto pozostawić sobie pewne odnogi, bo a nóż to się przyda. Niech będzie w ten sposób. O! Ile tych domów tu mamy? Trzy domy. Idealnie. Kolejne zadanie zrealizowane. A my zbliżamy się do 5000 punktów. No przyznam, że gra jest naprawdę świetna, tak żeby sobie usiąść, tak jak wspomniane, coś na zasadzie kiedyś pasjansa. Pobudować, podumać, co tu dalej by można było zmajstrować, jakby ten świat wyglądał. Zresztą sam się zastanawiam, jak to będzie dalej wyglądało. Tak budując poniekąd... O! 8 torów idealnie. No to dobrze, to musimy tu wybudować coś nowego. Budując poniekąd w ciemno, tak, bo... No. O, idealnie 14. No to tu zdecydowanie tego jest więcej. Tu niestety sobie zamknęliśmy dość ładny ciąg. Tu można otworzyć drogę dalej, ale niestety przy rzece będzie budowane. Szkoda, bo tutaj ładnie nam to wychodziło do tej pory. I niestety na własne życzenie trochę zablokowałem możliwość rozbudowy. Gdzie by się nie podjąć tego, to albo rzeczki. Mamy już poplanowane. O, tu będzie szansa. Chociaż tu też rzeczka płynie. Po polskiej krainie. Nie. Niech w tę stronę ucieka. Kolejne pola. Okej. Okay. No nie, to może jeszcze wyjdziemy cało z tego zadania z polami, dostając takie klocki jak tutaj. No, coraz bliżej... O! Aż nie zwróciłem uwagi, co tam mieliśmy do zaliczenia, ale coraz bliżej 5000, gdzie też będziemy powoli się żegnać. No tak jak mówiłem, gra bardzo przyjemna, ale nie do końca widzę ją w ramach serii. Może jakby tak posiedzieć sobie na live, pogawędzić na różne tematy, okej, okay, ale... No też, tyle co jedno starcie. Przy czym nie ukrywam, że ma potencjał do tego. Ło, 41 pól. No i to mi się podoba. To jest miejsce, które możemy wykorzystać. No tu w ogóle jakie torowiska nam się to stworzyły. Jak widać, to też się z czasem tak dość mocno rozwija. Tak? To pełno zjazdów, rozjazdów, innych rzeczy. Więc same puzzle są coraz trudniejsze do tego, żeby je jakoś fajnie rozlokować z pomysłem. Byśmy musieli tu pokombinować coś z tą wodą. Tu tak. Tu szli... O, tutaj nasz pociąg chce gdzieś pojechać dalej. I zbliżamy się do naszego tu dziennego, wymyślonego celu. Fajnie by było uciec od tego lasu, ale chyba póki co wykorzystamy to jako... Tutaj możliwość. Wow, jaki piękny las. Kolejne piękne połączenie, co prawda coraz większe, ale tak jak wspomniałem wcześniej, dlatego warto ten las tak gdzieś sobie rozbudować. O,
i nie uwzględniłem pola 14, równe 14. Zakładałem, że dostaniemy pole, które będzie wymagało, co prawda możemy to tu gdzieś postawić, tak, i dopasować, ale zakładałem, że dostaniemy pole, które będzie wymagało naprawdę dużo zboża, to no, rozwiązali to nieco inaczej, podobnie jak z tą wodą. Gdzieś musimy sobie zacząć tworzyć nową ścieżkę. Tylko gdzie by ciebie tu postawić, żeby czegoś sobie w przyszłości nie zablokować? Może tak. Zastanawia mnie, czy jest możliwość zablokowania się, przegrania poprzez to, że nie można już postawić żadnego pola, bo to nie ma jakiegoś sensu, chociaż wydaje się, że jest tyle białych miejsc, że po prostu w najgorszym wypadku, jeżeli gdzieś tam czegoś się nie przemyśli, no to po prostu dochodzimy do momentu, w którym zaczyna nam brakować elementów, bo nie jesteśmy w stanie wygrać, czy dopasować tak, żeby było tego więcej. A stawię pole tutaj. Może czas zamykać je gdzieś z tej strony. O, perfekt. Być może jakieś dopasowanie kolorystyczne. Jeszcze nie wiem, za co dokładnie to nas nagradzają tymi perfektami. Nie jestem jakoś zły. Jak to wskakuje. Jeszcze 100 punktów. Jeszcze 100 punktów. Jeszcze musisz. O, tutaj ładnie kolorystycznie. To nam pasuje. I duży las całkiem, który pozwoli zaliczyć jedną część zadania. I mamy 5000 punktów. Miło spędzone chwile. Ale jak widać, no ta gra rozwija się. W ogóle takie częste jest pytanie, czy można grać całą myszką? Tak, można. Można przesuwać całą myszką, można obracać obraz, tak? Tak więc jeżeli ktoś nie chce nawet korzystać z klawiatury, to spokojnie jest to jedna z tych gier, którą można operować samą myszką. Co więcej, widzę ją też w przyszłości jako zabawę mobilną. Co prawda jakieś wygodne obracanie, ale właśnie coś takiego gdzieś na smartfonie czy tablecie mogłoby się sprawdzić całkiem nieźle. No i nasza sesja dała takie to tutaj, taką mieścinę, Czy jestem z niej dumny? No nie wiem. Wydawało mi się, że pierwsze podejście stworzyło ładniejszy świat. Tutaj może zbyt bardzo nastawiłem się na punkty i na realizację poszczególnych zadań, a za mało na to, żeby ta okolica jakoś tak wyglądała bardziej sensownie. No, nie przypisało nam też tak bardzo szczęście, jeżeli chodzi o pola, które otrzymaliśmy. Przy czym no, trening czyni mistrza. Przypuszczam, że któreś podejście z kolei dałoby i połączenie wielu punktów i naprawdę ładnego widoku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.